W 2022 roku upadłość konsumencką w Polsce ogłosiło blisko 15 tysięcy osób. Upadłość konsumencka daje dłużnikowi m.in. ochronę przed egzekucją komorniczą. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a następnie umorzeniu. Dzieje się to z mocy samego prawa. W czasie trwania postępowania upadłościowego nie możesz równolegle wszcząć postępowania egzekucyjnego, czyli nie możesz już oddać sprawy do komornika. Możesz zgłosić wierzytelność syndykowi, ustawić się w kolejce razem z innymi wierzycielami, czekać na przebieg postępowania upadłościowego i na ewentualne ustalenie w nim planu spłaty wierzycieli. Twój dłużnik spłaci tylko część ciążących na nim zobowiązań, będzie spłacał na podstawie planu spłaty wierzycieli i będzie to robił w ratach. Jeżeli jesteś wierzycielem, to o upadłości konsumenckiej twojego dłużnika najprawdopodobniej dowiesz się z zawiadomienia, które prześle do ciebie syndyk. Może tego nie wiesz, ale obecnie w Polsce na ogłoszenie upadłości konsumenckiej czeka się około 110 dni, czyli od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do dnia wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości mijają ponad 3 miesiące. Czy jest zatem możliwe, żeby o złożonym przez twojego dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dowiedzieć się wcześniej? Pomyśl, mając taką wiedzę, możesz wcześniej podjąć działania windykacyjne, jeszcze zanim twój dłużnik uzyska ochronę przed egzekucją komorniczą. Brzmi interesująco? Zostań ze mną i zobacz, co kryje w sobie Krajowy Rejestr Zadłużonych. Ja nazywam się Szymon Stasiński, jestem prawnikiem od niewypłacalności, a to jest KRZ według syndyka. Zapraszam. Żeby sprawdzić, czy twój dłużnik złożył już wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wejdź na stronę Krajowego Rejestru Zadłużonych, czyli prs.ms.gov.pl/krz. Następnie wybierz portal publiczny. Zwróć uwagę, że nie wymaga to posiadania konta w systemie. Rejestr publiczny oferuje m.in. wyszukiwanie podmiotów. Kliknij wyszukiwanie podmiotów w menu po prawej stronie lub wyszukiwanie podmiotów i przeglądanie postępowań na środku ekranu. Wyszukiwanie podmiotów pozwala na odnalezienie informacji o spółkach, przedsiębiorcach i tych, którzy nie prowadzą żadnej działalności. Informacji o możliwej upadłości konsumenckiej trzeba szukać w zakładce Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jedyne, czego potrzebujesz, to numer PESEL, numer NIP lub inny identyfikator twojego dłużnika. Numer PESEL lub NIP znajdziesz np. w tytule wykonawczym zasądzającym twoją wierzytelność lub w piśmie od komornika. W tym miejscu dowiaduje się, że wyszukiwana osoba w kwietniu 2022 roku złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, a jej upadłość została ogłoszona w czerwcu 2023 roku. Zauważ, że w tym przypadku między dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości a dniem wydania postanowienia minął ponad rok. Jak jest w przypadku twojego dłużnika? Innym sposobem śledzenia kroków twojego dłużnika jest przeszukanie tablicy obwieszczeń. Tablicę obwieszczeń znajdziesz w menu po lewej stronie. Tu również podaję numer PESEL dłużnika. W ten sposób mogę dotrzeć do obwieszczenia, w którym sąd upadłościowy informuje wszystkich zainteresowanych,
że ten dłużnik wniosek o ogłoszenie upadłości złożył w dniu 8 kwietnia 2022 roku. Treść obwieszczenia mogę pobrać lub wydrukować. Uzyskując wiedzę o działaniach dłużnika w sposób, który właśnie Ci pokazałem, możesz uprzedzić jego kroki. To, co zrobisz z tą wiedzą, zależy oczywiście tylko od Ciebie. Dziękuję, że obejrzałeś mój materiał do końca. Mam nadzieję, że był on interesujący i pomocny. Jak zawsze czekam na Twój komentarz lub wiadomość na Facebooku. Miłego dnia i do zobaczenia.